Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych przed ekranami na kolejnym spotkaniu z cyklu seminariów Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Admowskiego i Paderewskiego. Seminarium zwane potocznie Seminarium Endeckim zwie się Akulturacja nacjonalizmu na gruncie polskim, dziedzictwo Dmowskiego na gruncie europejskim. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Bogumił Grot, historyk, religioznawca, badacz zagadnień związanych z właśnie między innymi endecją, z kwestią nacjonalizmów, kwestią kościoła nacjonalizmów, powiązany na swojej drodze badawczej między innymi z Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I pan profesor wygłosi dzisiaj referat pod tytułem Nazizm w myśli endecji, endecja wobec nazizmu. Zatem nie marnując czasu, że tak powiem, pozwolę sobie oddać głos panu profesorowi, a wszystkich państwa oczywiście zachęcam już w tym momencie do zadawania pytań w komentarzach. Ja te pytania w części dyskusyjnej pozwolę sobie odczytać, jak również jeśli będę miał dodać pytania od siebie. Także panie profesorze, oddaję głos. Tak, więc ja chciałem się jeszcze uzupełnić swoje, że tak powiem, przedstawienie, kim jestem, bo tytuły to są rzeczy takie stereotypowe w pewnym sensie. Jestem warszawiakiem urodzonym 3 stycznia 1940 roku w Warszawie, który mając lat 3-4, powiedzmy, widział łapanki, rozstrzeliwania na ulicach i tak dalej. Przeżyłem powstanie, bardzo wiele rzeczy, powiedzmy, przeżyłem takie, które zostały na zawsze. W związku z tym moje takie spojrzenie na Niemcy było od początku bardzo jakieś takie wyostrzone i chciałem wiedzieć właściwie, co się tutaj dzieje. To jest pytanie, które powstało w mojej głowie. Proszę sobie wyobrazić, jak miałem niecałe 5 lat, gdy Sowieci weszli na Pragę, bo ja byłem po prawej stronie Warszawy, proszę pana, po prawej stronie Wisły. No i wiedziałem już wtedy tyle, że wyszli ci jedni okropni, ale przyszli drudzy jacyś też tacy niesamowici, prawda? Znajomi bywali już wtedy aresztowani. Pamiętam znajomy matki, który miał dowodzić powstaniem na Grochowie od razu, gdzieś został zamknięty i tak dalej, i tak dalej. Więc to, powiedzmy, jakoś mnie ustawiło do tematu i do tej takiej strony, powiedziałbym, etyczno-moralnej tych kwestii, prawda? Więc nie jestem takim historykiem od, jak to mówił profesor, metodolog historii, Boże, zapomniałem, jak on się tam nazywał, proszę państwa, Topolski, o, że uprawiam, że ograniczam się tylko do tak zwanej historii wydarzeniowej. Interesuje mnie właściwie w takim wymiarze psychicznym, socjologicznym, historia i tak dalej. Więc proszę państwa, co można powiedzieć o endecji w kontekście Niemiec? No więc oczywiście endecja od samego początku widziała Niemcy w roli głównego wroga Polski. Już proszę państwa na początku, to znaczy przed I wojną światową, w początkowej historii endecji, ówczesny kanclerz Niemiec Bilow, prawda, mówił, że my walczymy, to znaczy Niemcy, nie tylko z Polakami u siebie tam w Prusach, tylko w ogóle z całym narodem niemieckim, który jest, powiedzmy sobie, no, jakąś taką zawadą do tej ekspansji niemieckiej na wschód. Więc to już była taka pewna zapowiedź, właściwie prowadząca do rozprawienia się z nami, prawda? Powiem jeszcze więcej. Troszeczkę wcześniej taki był teolog i zarazem nacjonalista Paul de Lagarde, który zmarł w 1891 roku. Więc on w ogóle przewidywał zniemczenie całego obszaru do Bugu. To człowiek, który zmarł w 1991 roku. Proszę państwa, i takich ludzi było bardzo wielu. Ja tutaj oczywiście nie będę o tym opowiadać, bo to było, zajęło bardzo dużo czasu. Także Niemcy, germanizm, powiedzmy, był czymś groźnym i bardzo źle widzianym. Oczywiście, jeżeli chodzi o reakcję endecji na w ogóle na Niemcy, na to, co się tam działo, to można ją podzielić na dwie takie części, jak gdyby. Pierwsza dotyczyła bieżących wypadków historycznych, no i była ona tam, powiedzmy sobie, różna. Na przykład, gdy Hitler doszedł do władzy, to byli tacy politycy, którzy sobie wyobrażali, że bardzo dobrze, ale dlaczego? Nie z miłości do Niemiec, ani broń Boże Hitlera, tylko dlatego, że rozpęta on wojnę i dostanie po łbie, prawda? A była również druga płaszczyzna, powiedzmy, na której widziano Niemcy, a więc ta światopoglądowa, czy można powiedzieć także religijna. I tu musimy sobie, proszę państwa,
zdać sprawę z pewnej rzeczy, która wydaje mi się w Polsce w obecnej chwili jest bardzo mało znana. Mianowicie, że Niemcy, te międzywojenne, a nawet te dwudziestowieczne, gdzieś tam od końca XX wieku, to jest właściwie kraj specyficzny pod względem kulturowym. Dzisiaj się mówi o nich jako o takim jakimś liderze Europy, ale ja pamiętam jeszcze od moich rodziców i rozmaitych ludzi, którzy się z nimi, prawda, kontaktowali, no była to raczej taka inteligencja w dawnym stylu, że Niemcy wychodzą z Europy, to było powszechnie wiadome. Proszę Państwa, otóż w Niemczech, proszę Państwa, już pod koniec wieku XIX widać taki wyraźny kryzys religijności, szczególnie na obszarze protestanckim. Właściwie ta religia w jakiś sposób się rozkłada. Prowadziło to nie do takiej, prawda, laicyzacji, jaką my znamy, prawda, z różnych stron i źródeł. Wiedza o tym dociera do nas z różnych stron, prawda? Tylko była to specyficzna laicyzacja, czyli dechrystianizacja, która po prostu wyraźnie miała za cel odrzucenie pewnych wartości etycznych, które chrześcijaństwo, prawda, miało. Im ono było niepotrzebne. W tym całym rozwoju nacjonalizmu, prawda, tej wielkości megalomanii, prawda, i tak dalej, która zaczynała pod koniec XIX wieku, prawda, kipieć i tak dalej. Wspomniany przeze mnie De Lagarde na przykład wymyślił, jest taka publikacja jego, Nationale Religion, czyli nowa religia, taka, jaka jest potrzebna dla Niemiec, z szyldem jeszcze chrześcijańskim, ale z odrzuceniem rozmaitych elementów etycznych. Był taki pastor, były zresztą pastor Artur Bonus, który wyobrażał sobie w ten sposób, że, proszę Państwa, że chrześcijaństwo w ogóle pojawiło się w sposób taki, powiedziałbym, no, specyficzny w sensie geograficznym. Otóż właściwie, trzeba jeszcze wrócić właśnie do judaizmu. Bóg się objawił, jak on pisze, Żydom. Żydzi byli ludźmi, którzy byli tam, powiedzmy, jakoś tam prześladowali, byli w niewoli tam takiej, siaki, owaki, źle się im działo. W związku z czym pokora, litość, prawda, miłość, to były takie pojęcia przez nich wykształcone, przyjęte i tak dalej. Ale gdyby ta religia się objawiła Germanom, to wtedy sprawa by wyglądała inaczej. Co to jest? To jest próba odrzucenia właśnie tej warstwy, powiedzmy, którą my uważamy za bardzo wartościową, nawet powiedzmy ludzie niewierzący w chrześcijaństwie, od, powiedziałbym, no, pewnej fasady, tak by to można nazwać, prawda? Dla niego Chrystus powinien być wielkim królem, wodzem i tak dalej, i tak dalej. Ja to mówię w takim, powiedziałbym, no, niesłychanie prymitywnym skrócie, bo nie ma tutaj na to absolutnie czasu. Przy okazji pokażę Państwu taką książeczkę, którą warto, widać ją może, którą warto, proszę Państwa, sobie przyswoić, jeżeli kogoś by to zainteresowało. To są teksty dwóch... Jeszcze profesorów. Można odrobinkę wyżej. Widać, tak? Tylko górę. Odrobinkę jeszcze. Tak. Jeszcze odrobinkę wyżej, jeśli można. O, teraz już widać całą. Tak. To są, proszę Państwa, teksty wydane przeze mnie i mojego syna, który też jest profesorem na politologii w tej chwili na Uniwersytecie Jagiellońskim. Teksty dwóch profesorów powojennych, Suchodolskiego i Halbana, które myśmy, prawda, zebrali, które były po wojnie wydane każdy po dwa razy przez Towarzystwo Naukowe KUL i Instytut Zachodni, proszę Państwa, które właśnie tą duszę niemiecką, powiedziałbym, jakoś przedstawiały. Był to temat, no, aktualny, zaciekawiający ludzi. Myśmy dali temu taki właśnie tytuł zbiorczy od nas, pochodzący, przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa. Czyli właśnie jest to zwrócenie uwagi na to przez tych ludzi i my to staramy się jakoś dalej transmitować obecnemu społeczeństwu polskiemu, że był to, powiedziałbym, naród dość specyficzny w tym okresie, powiedzmy, końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku i powiedzmy sobie, ten taki, można, że tak powiedzieć, no właśnie slogan, jakim jest pojęcie faszyzmu szeroko rozumianego, to właściwie niewiele mówi, on właściwie myli, prawda. Zresztą doradca Reagana Richard Pipes, historyk, znawca Rosji i tak dalej, wręcz stwierdza, że faszyzm w szerokim tego słowa pojęciu to jest wymysł drugiej międzynarodówki, a nie jakiś termin naukowy, prawda. Dosłownie to samo mówi
profesor Malia, Martin Malia, również taki specjalista od Rosji i tak dalej. No, tych rzeczy się u nas nie powiela, w związku z czym ja się tak upieram, żeby to tutaj, prawda, powiedzieć, wykorzystać okazję. Jest to po prostu pewnego rodzaju taki żargon polityczny, proszę Państwa. Więc Niemcy były różne od innych. Bardzo różniły się od na przykład Włoch, mimo że się tak te dwa kraje stawia na jednej płaszczyźnie poniekąd ze względu na tak zwany faszyzm. Niejaki profesor Bocca na przykład twierdzi, że we Włoszech nie było w ogóle gruntu takiego kulturowego pod faszyzm i to się wszystko tam rozleciało, było nie za bardzo, powiedzmy, poważne, bo oni jak gdyby no, nie byli z tej samej gliny ulepieni. Wróćmy znowu do Endecji. A więc, proszę Państwa, w Endecji widziano tą groźbę niemiecką bardzo wyraźnie. Proszę Państwa, i poza takimi tam chwilowymi jakimiś ocenami, które często, prawda, również nawet jeżeli były, powiedzmy, pozytywne dla samego faktu, na przykład dojścia Hitlera do władzy, bo mam tu jeden taki cytat długi, ale nie ma czasu, żeby go cytować, prawda, i one też były utylitarne. No, ten Hitler narozrabia, dostanie po głowie i w końcu się to stało, proszę Państwa. Więc nie jest to tak źle. A natomiast gdyby w Niemczech rządzili jacyś socjaldemokraci i tak dalej, a to by się z nimi Zachód liczył, by się z nimi dogadał i byśmy być może za to zapłacili, ponieważ traktat wersalski mógł być, był przewidywany do ewentualnego zrewidowania, prawda? A Niemcy stale w tym kierunku działali. Także generalnie, proszę Państwa, Endecja widziała w całej rozciągłości, prawda, Niemcy złe, czy to takie, czy inne, powiedzmy, czy to te nazistowskie, czy to te pruskie, prawda, w duchu takim tradycjonalno-nacjonalistycznym, to można powiedzieć i to jest, powiedzmy, pewnego rodzaju pewnik, prawda, pewnego rodzaju pewnik. Oczywiście, proszę Państwa, różni tam ludzie pisali różne rzeczy, prawda, jak powiedziałem, jedni bardziej dynamicznie wyrażali tam swoją antyniemieckość, inni mniej. Był na przykład taki działacz Antoni Malatyński, który w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy napisał taką książeczkę Niemcy pod znakiem Hitlera od Weimaru do Poczdamu, gdzie w ogóle, prawda, sugerował, że no, zaczyna się jakiś tam koniec, prawda, koniec, nasz koniec, prawda, że zbliża się jakiś wielki kataklizm. Niestety nie bardzo był wtedy dobrze widziany i w końcu skończył u Piłsudczyków, prawda, jeżeli to tak można powiedzieć, prawda. A więc były różne poglądy, ale one wszystkie w swojej istocie były jednak zwrócone przeciwko Niemcom, prawda. Innym takim momentem, który warto przypomnieć, jest to, że w Endecji zawsze zwracano uwagę na te rewindykacje terytorialne na Zachodzie. No, to wiadomo, prawda? Endecja była zaangażowana w zbudowanie nam możliwie najlepszej granicy na Zachodzie, Dmowski i tak dalej, ale potem także w okresie międzywojennym rozmaici działacze pisali właśnie o tym, że muszą Prusy należeć do Polski, musi cały Górny Śląsk, prawda? I te głosy były stosunkowo dość częste. To samo było w ONR-ze, prawda? Jednym i drugim. I pamiętajmy, proszę Państwa, że dwie grupy, które najbardziej walczyły o tą granicę najdalej na zachód wysuniętą, to była, proszę Państwa, takiej właśnie proweniencji endeckiej grupa Ojczyzna, notabene współzałożona przez jakiegoś mojego krewniaka Witolda Grota, który został potem rozstrzelany gdzieś tam w Palmirach chyba, która właśnie chciała granicy na Odrzejmisie, nawet troszkę dalej przesuniętej. A drugą taką grupą, proszę Państwa, to była grupa Szańca, która postulowała granicę nawet, proszę Państwa, biegnącą na zachód od Nysy Łużyckiej i Odry, ze względu na to, że tam jakieś koleje jechały, które, prawda, prowadziły, które
lepiej było, żeby przy Polsce zostały. Oni także żądali Rugi, prawda, i tego, co dzisiaj się nazywa Pomorzem Przednim w terminologii takiej, powiedzmy, przetłumaczonej z niemieckiego na polski. I o tym świadczą te broszury Lecha Neumanna, prawda, Szaniec Bolesławów, prawda, i o likwidacji Niemczyzny. Tutaj już nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. W każdym razie o wysiedleniu, prawda? O wysiedleniu. Więc to był taki gest, powiedzmy, na tle tych, powiedzmy, poglądów zachodnich, no bardzo śmiały, bardzo taki daleko idący, ponieważ tu chodziło o po prostu wyrzucenie ludzi, którzy jako jednostki no, mogli być całkiem niewinni, prawda? Być przeciwni wojnie, Hitlerowi i tak dalej. Chodziło o to, żeby zrobić miejsce dla narodu polskiego. Więc to są takie, proszę Państwa, generalne, można by tak powiedzieć, punkty dotyczące tej relacji. Oczywiście w okresie międzywojennym pojawiała się bardzo liczna literatura, to znaczy liczne artykuły na te tematy, prawda, w czasopismach endeckich i ONR-owskich, a także i powiedzmy rozmaite książeczki, broszury. O tym się, prawda, mówiło, można by tak powiedzieć, stale. No, nie można nie zapomnieć o takim, powiedzmy, człowieku jak Kazimierz Kowalski, ówczesny prezes SN-u przed samą wojną, prawda, pojawiający się na tym stanowisku, który wręcz, prawda, ogłosił postulat Polski co do granicy i tak dalej. A więc to było jak gdyby takim sztandarem, z którym Endecja weszła w czasie, prawda, okupacji, no, do polityki, prawda, do tej bieżącej polityki. Proszę Państwa, więc jak powiedziałem już, że były dwie takie zasadnicze płaszczyzny tego, powiedziałbym, tej narracji Endecji czy całego obozu narodowego z Niemcami. Płaszczyzna taka światopoglądowo-religijna i płaszczyzna, powiedzmy, bieżącej polityki. Ta polityka, ta płaszczyzna światopoglądowo-religijna była absolutnie, no powiedziałbym, sprzeczna, prawda. Tutaj to, że Endecję można nazywać nacjonalizmem, tak samo jak ONR, no i także o, powiedzmy, narodowych socjalistach niemieckich, też się mówiło, że to są nacjonaliści, to jest właściwie, powiedziałbym, pewnego rodzaju zamazywanie pewnej rzeczywistości. Trzeba sobie przypomnieć czy uzmysłowić, że w obozie narodowym pod koniec dwudziestolecia międzywojennego pojawia się idea budowy katolickiego państwa narodu polskiego. Takim jej szermierzem był chyba Witold Nowosad, przewodniczący bodajże okręgu rzeszowskiego Endecji. On napisał taką niewielką broszurę. Potem ten problem opracował w czasie okupacji ksiądz, już nie pamiętam, jak on się nazywa dokładnie, no mniejsza z tym, resztki tej książki, bo to była książka, zostały wydane po wojnie. Ja ją gdzieś tam mam, nawet może ją tutaj przyniosłem. Proszę Państwa, nie, niestety nie mam tutaj tego, więc był to problem oczywisty i oczywisty, proszę Państwa. I co dalej? Oczywiście tego typu podejście do zagadnienia, które właściwie w obozie narodowym zaczyna się już na szeroką skalę od, powiedziałbym, momentu tej słynnej broszury Dmowskiego Kościół, Naród i Państwo, wydanej w 27 roku, bo obóz Wielkiej Polski powstał 4 grudnia 26, no to ta broszura była w 27 roku wydana, gdzie po prostu Dmowski ogłasza, powiedziałbym, chęć, no, powiedziałbym, uwzględnienia wszelkich możliwych postulatów Kościoła w ideologii endeckiej. Co to znaczyło?
w praktyce. No przede wszystkim, proszę Państwa, znaczyło to to, że naród jako taki no, przestał być, nie mógł być wartością najwyższą. Czyli został jak gdyby no, w pewnym sensie spuszczony przynajmniej o jedną kategorię, o jeden prawda, poziom niżej. I to miało bardzo duże znaczenie etyczne, prawda, bo jeżeli proszę Państwa, dla narodu, jak uważali Niemcy, prawda, szczególnie właśnie z okresów hitlerowskich, można zrobić wszystko, no to tutaj już to było niemożliwe. Poza tym, proszę Państwa, rozmaite koncepcje typu ustrojowego wchodziły w rachubę, które też uzyskiwały pewne takie, powiedziałbym, ramy i ograniczenia. W 30-tych latach w obozie narodowym dość się rozpowszechnia, oczywiście wśród tej inteligencji wiodącej, rozpowszechnia się filozofia świętego Tomasza z Akwinu, prawda? Szczególnie na przykład powoływał się na nią Adam Dobosziński. No więc co to znaczy? To znaczy, że brano pod uwagę personalizm tomistyczny, a więc pewne podejście do osoby ludzkiej i zagwarantowanie jej pewnych praw, a więc to była już koncepcja sprzeczna z zasadą totalizmu, prawda? Czy to wtedy się mówi o totalizmu, czy się mówi raczej o totalitaryzmie, prawda? I właściwie totalizm był niemożliwy, można by tak powiedzieć, z teoretycznego punktu widzenia. W związku z czym te rozmaite takie terminy rozrzucone po rozmaitych opracowaniach historycznych z czasów PRL-u, a nawet i później, gdzie się mówi o tym, że byli oni albo totalistami, potem już mówiono raczej totalizującymi, prawda, są po prostu nieprawdziwe. Tutaj to było niemożliwe. Totalizm był, proszę Państwa, wykluczony, ponieważ on również groził Kościołowi religii, no bo miał totalnie, czyli całościowo ogarniać życie społeczne, życie ludzkie, no i także gospodarować w dziedzinie, powiedziałbym, również religijnej. I ktoś by powiedział, no dobrze, a Bolesław Piasecki, prawda? Tak, Bolesław Piasecki, proszę Państwa, jego grupa posunęła się jak najdalej, ponieważ tam wymyślono taką koncepcję totalizmu katolickiego. I co to takiego było? No to był, proszę Państwa, totalizm, który się miał zatrzymywać przed progiem kościoła i przed progiem rodziny. No więc jak widać, też jest to no, bardzo duże ustępstwo. Niekiedy nazywano ten totalizm totalizmem subiektywnym w porównaniu z tym prawdziwym totalizmem obiektywnym, prawda, i tak dalej. Oczywiście falanga miała wiele takich cech, powiedzmy, przypominających faszyzm, jak tam idea wodzostwa, monopartia, prawda, gospodarka planowa i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj też zamknęli się jeszcze w takich, powiedziałbym, granicach, które dla Kościoła były dopuszczalne, chociaż może nie dla wszystkich katolików. I proszę Państwa, na przykład w czasopiśmie Pro Christo pisywał tam jeden, prawda, z księży takie artykuły dotyczące tego totalizmu. No a oczywiście Endecja, czy też grupa ONR-u ABC, a w czasie okupacji grupa Szańca tak zwana, prawda, oczywiście odrzucały ten totalizm, prawda, odrzucały ten totalizm. I oczywiście, proszę Państwa, z drugiej strony obóz narodowy w całości, w tym kształcie, jakim go znamy, powiedziałbym, od gdzieś tam połowy, powiedzmy, połowy lat 20. może, tutaj jeszcze raz powtarzam, takim kamieniem granicznym jest ta broszura Kościół, Naród i Państwo. On, proszę Państwa, ten obóz narodowy w zasadzie, powiedziałbym, również odrzucał liberalizm, prawda? I to w sposób dość energiczny. Do dzisiaj funkcjonuje, powiedzmy, w Polsce taka książeczka Liberalizm jest grzechem, napisana przez takiego duchownego wysokiej rangi hiszpańskiego z końca XIX wieku. To mówi o nastawieniu do tego, prawda, systemu, do tego systemu myślowego. Więc liberalizm stanowczo odrzucano, ponieważ był on nastawiony w gruncie rzeczy
antyreligijnie, wnosił swoje własne wartości odrębne do wartości, prawda, chrześcijańskich, jakkolwiek oczywiście no nie propagował tego typu działań, jakie znamy z tych, prawda, systemów totalitarnych, czy to na zachodzie, czy na wschodzie Europy. A więc Endecja, jak też te inne grupy narodowe, prawda, będąc antyliberalna, równocześnie nie była totalitarna, prawda. Były takie głosy, na przykład, przypominam sobie artykuły, które przyjmowały tą ideę totalizmu katolickiego, ale tak już jeszcze bardziej niż to było w falandze ograniczonego, że właściwie to nie było już to, prawda. Niektórzy uważali, że powiedzmy można się zgodzić na totalizm ideowy, taki też termin panował, a tym totalizmem ideowym było po prostu totalne panowanie według tych ludzi, według tych działaczy, totalne panowanie, powiedzmy sobie, doktryny katolickiej. Także mamy tutaj takie zjawisko, które ja myślę, że wielu ludzi, którzy nie siedzą w tym tak jakoś zawodowo, na co dzień i głęboko, proszę Państwa, że nastąpiło wielkie zamieszanie, prawda? Pewnych rzeczy się nie dostrzega, jest tutaj pewnego rodzaju galimatias, ale te rozbieżności były rzeczywiście wielkie. Narodowa demokracja i te grupy, powiedzmy nawet te narodowo-radykalne, totalizmem takim stuprocentowym na pewno nie były. Natomiast można powiedzieć, że były to środowiska, które grawitowały do jakiejś formy autorytaryzmu, prawda? Autorytaryzmu pod koniec, prawda, dwudziestolecia międzywojennego, na przykład bardzo się podobał system Salazara w Portugalii. Było też dużo sympatii do Hiszpanii frankistowskiej. To wiadomo, Giertych napisał taką książkę, prawda, na ten temat. Ale to już wbrew tej rozpowszechnionej narracji, jak ja to nazywam, popeerelowskiej, to było co innego. To było co innego. Proszę Państwa, co by tutaj jeszcze można takiego powiedzieć? No, w czasie okupacji, proszę Państwa, te środowiska również działały w podziemiu, miały swoje organizacje wojskowe i w zasadzie pod względem ideologicznym to była kontynuacja tego, co widzimy, co się właściwie tak ostatecznie wyklarowało w latach 30. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której, powiedzmy, się dość dużo mówi i też którą się dość mocno naciąga, mianowicie o tak zwanym problemie żydowskim, prawda? Jest takie słowo, prawda, straszliwe, rasizm i tak dalej. I tu warto by też parę słów komentujących to powiedzieć. Otóż, proszę Państwa, rasizm pojawia się w Niemczech, prawda? Właśnie ojcami nazizmu nie byli Niemcy, tylko był Gobineau, Francuz, prawda? I Chamberlain, Anglik, który był krewnym Wagnera, tego kompozytora. Ci ludzie w swoich ojczyznach nie bardzo, że tak powiem, zyskali poklask, natomiast dobrze byli przyjęci w Niemczech. Książka Gobineau o nierówności ras ludzkich została przetłumaczona na niemiecki w 1894 roku dopiero, no i stała się takim, że tak powiem, już dobrem, prawda, w cudzysłowie powiemy, powszechnym. I teraz o co tam chodziło? Tam o to chodziło, że ci ojcowie rasizmu, jeżeli tak można powiedzieć, dzielili społeczeństwa na świecie na rozmaite rasy, klasyfikowali je, jedne były lepsze, drugie gorsze. Oczywiście najlepsza była ta rasa nordyczna i z tego wyprowadzano rozmaite, prawda, prawa, też prawa w cudzysłowie dla tejże rasy, czyli prawo do panowania, prawda, czy w dalszej kolejności do zniszczenia innych i tak dalej. I proszę Państwa,
Obok tego, obok takiego rozumienia rasizmu, często w literaturze można spotkać wyraz rasa, powiedzmy, mówienie, że ci są jakieś tam rasy takiej czy innej, ale ten wyraz bywa dość często potraktowany w sposób taki właściwie niezwykle powierzchowny i właściwie nieodpowiadający temu pierwszemu znaczeniu. No po prostu to był taki, jak to się mówi, prawda, w tym czasie, jak to się mówiło z niemiecka, Schlagwort, prawda. Więc na pewno i u nas można w tej publicystyce endeckiej, dlatego o tym mówię, spotkać powiedzmy tego tam rodzaju stwierdzenia, że ci są rasowi, a tamci jacyś nierasowi, prawda. Ale to miało inne znaczenie w rzeczywistości. Wojciech Wasiutyński, jeden z ideologów falangi, do czasu współpracownik Bolesława Piaseckiego, napisał nawet taki artykuł Blef XX wieku, co oznacza, że po prostu rasizm jest blefem, prawda, niczym poważnym. Niewątpliwie, proszę Państwa, rasy jako takie istniały, prawda, no bo nie można powiedzieć, że nie widzimy różnicy między powiedzmy Murzynem a tak zwanym Nordykiem. To by było śmieszne. Tylko rasizm się zaczyna wtedy jako ideologia, jeżeli z tego wyciągamy jakieś wnioski, prawda, które godzą w nasze poglądy humanitarne, powiedzmy zasady etyki, powiedzmy chrześcijańskiej, a także i tej świeckiej i tak dalej. Więc proszę Państwa, u nas tymi rasami się oczywiście zajmowano, ponieważ Niemcy szermowali tym argumentem. Na przykład powiem, że przed I wojną światową był taki antropolog Woltmann się nazywał, notabene związany przez jakiś czas z SPD, prawda, nie z żadnymi nacjonalistami strasznymi, który proponował, żeby, proszę Państwa, Nordyków z Poznańskiego i z Pomorza, polskich oczywiście, potraktować jakoś lepiej, dać im jakieś przywileje i tak dalej, żeby oni się zgermanizowali, czyli rozbić tą społeczność polską na dwie części i tych nienordyków gdzieś tam, prawda, upłynnić, a tych nordyków polskich, prawda, prawda, zasymilować. Więc takimi rzeczami jak rasizm Polacy musieli się zajmować i to właśnie ci narodowcy. Wśród narodowców był, proszę Państwa, człowiek szczególnie zajmujący się tą dziedziną, mianowicie docent antropologii Karol Stojanowski, urodzony, proszę Państwa, no gdzieś tam w okolicy Zbaraża, o ile dobrze wiem, a potem on był docentem antropologii w Poznaniu i to napisał taką książkę Rasizm przeciw Słowiańszczyźnie. I on właśnie się zajmował tym problemem, jak ten rasizm jest dla nas groźny, prawda? I co, jak trzeba być daleko ostrożnym, prawda, żeby się na to nie nabrać, no bo jednak powiedziałbym, jakieś tam te wpływy takiego rasizmu typu niemieckiego tutaj docierały. On wychodził z założenia, że Polska przede wszystkim musi, choćby z takich względów praktycznych, związać z jakąś ideą uniwersalną i na takich się oprzeć. I taką ideą, którą on uważa, że jest najlepszą dla nas, to jest katolicyzm, prawda. W związku z czym był on de facto antyrasistą. Można dodać jeszcze tutaj parę takich, powiedzmy, drobnych informacji, że pan Stojanowski na przykład propagował, ja akurat znałem ludzi, którzy z nim współpracowali w czasie okupacji, na przykład propagował ideę, proszę Państwa, odbudowania Słowiańszczyzny połabskiej. To się nam dzisiaj wydawać może śmieszne, bo gdzieś tam jak. Ale w czasie okupacji były takie, proszę Państwa, chwile, kiedy Zachód mówił o podziale Niemiec po wojnie na drobne jakieś organizmy i Stojanowski sobie wykombinował, że przecież książęta mecklenburscy, proszę Państwa, to są książęta z pochodzenia słowiańskiego. Jakiś tam ich protoplasta nazywał się Niklot, jest nawet takie stowarzyszenie Niklot w tej chwili, prawda, bodajże w Warszawie. I oni, powiedzmy, tą świadomość jakąś mieli. Żyjący
książę nazywa się Borwin. Miałem z nim taką listowną styczność, czyli to jest imię słowiańskie. Że można by tych ludzi w momencie, gdy Niemcy się zawalą, będą obłożone jakąś straszliwą anatemą, zagrożone, po prostu z tej Niemczyzny wyciągać i spowodować odbudowę jakiegoś tam narodu obodrzyckiego, bo to w Mecklenburgii byli obodrzyci. No więc takie rzeczy były. Więc chodzi tutaj o to, że ja to mówię już dlatego, żeby pokazać tą rolę endecji w społeczeństwie polskim w stosunku do Niemiec. Ona była właściwie zawsze negatywna, prawda? Była zawsze negatywna i powiedziałbym, potrafiła ta endecja, czy ten cały obóz narodowy, to te swoje, powiedziałbym, poglądy jakoś narzucać. Tenże Stojanowski, o którym mówiłem, założył na początku okupacji taką organizację, która się nazywała Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, która na przykład propagowała także założenie z powojnie państwa zachodniosłowiańskiego, które by się składało nie tylko ze Słowian zachodnich, ale także z południowych. Nie wiem, dlaczego on to tak nazwał, ale tak nazwał, prawda? Więc myślano tutaj o, powiedziałbym, takich właśnie środkach zaradczych, jak się opierać tej Niemczyźnie. Jeszcze w latach 40., kiedy nie było NLD, tenże Stojanowski, jako już docent po wojnie antropologii we Wrocławiu, nie profesor już wtedy, napisał broszurę o reslawizacji Niemiec Wschodnich, proszę Państwa. Widać, myślał, że może Stalin jakoś tam się inaczej do tego odniesie. Tutaj rzeczywiście zaprzepaszczono dolę narodu łużyckiego, który właściwie w tej chwili uległ dekompozycji i tak dalej. Ludzie z otoczenia tego Stojanowskiego wydawali na przykład w czasie okupacji takie pismo Sprawy Łużyckie dla Łużyczan i Wendischer Bote, to było pisemko dla Mecklenburczyków w dialekcie Plattdeutsch, czyli tamtejszy. A więc takie pod tą właśnie ideę reslawizacji tam jakiejś przyszłościowej. Więc proszę Państwa, to by były takie najbardziej, że tak powiem, zasadnicze uwagi na temat, prawda, endecja, a Niemcy, a germanizm, prawda, i tak dalej. Ja tu muszę powiedzieć z kolei jedną rzecz taką, która mnie się bardzo nie podoba, że z kolei endecja, no dość ta endecja międzywojenna, można by tak powiedzieć, no zaopuściła sprawę gospodarki. Tam modne były poglądy Adama Dobosińskiego, ta jego gospodarka narodowa była niesłychanie poczytna, były trzy wydania w latach 34-39, a czwarte było już ogłoszone w Myśli Narodowej i tam, prawda, on zapowiadał jakieś przejście na drobne warsztaty, prawda, uważał, że przemysł wielki powinien właśnie zaniknąć. No to są wręcz fantastyczne pomysły, ponieważ te wszystkie myśli, idee bardzo pożyteczne i chwalebne, o których by nie należało pamiętać i dalej w jakiś sposób kontynuować, no one nie mogą się, prawda, opierać na jakichś takich rustykalnych koncepcjach. Zwłaszcza, że ten Dobosiński sam opracował swoją wizję Unii, prawda, Europy Środkowej też. On miał taką swoją, prawda, też koncepcję. Jak wiadomo, żeby zrobić Unię, trzeba mieć na to siłę. Dzisiaj to hasło znowu się pojawia, prawda, w związku z wojną na Ukrainie. I właściwie nie wiem, czy można mówić, że ono jest śmieszne. Wszystko się zdarzyć może, prawda, i według mnie na wszystko trzeba być przygotowanym jakoś, prawda. Więc proszę Państwa, co by tutaj można jeszcze takiego ciekawego powiedzieć, prawda? Zalecam więc tą książeczkę bardzo, jeszcze raz ją tutaj pokażę. Proszę Państwa, dotyczącą właśnie tej duszy niemieckiej. Chciałbym również tutaj przypomnieć na swoją książkę wydaną już dość dawno, bo w roku 15. Dylematy polskiego nacjonalizmu, która różni się tym od rozmaitych innych,
że na ogół rzeczy, które piszą historycy, to są właśnie takimi opracowaniami wydarzeń. Natomiast ja tutaj starałem się spojrzeć na te zagadnienia od strony właśnie takiej etosowo, powiedziałbym, trochę socjologicznej, trochę psychologicznej i w takich dużych kontekstach, żeby pokazać jakiś sens tego polskiego nacjonalizmu, więc to też właśnie dlatego proszę Państwa, polecam. Wracając do tej właśnie książki Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, chciałem jeszcze tutaj polecić jednego z tych autorów, ale inną jego książkę, mianowicie tym innym autorem jest profesor Leon Halban, który napisał w 1936 roku i wydał taką książkę Religia w III Rzeszy, gdzie te wszystkie, powiedziałbym, problemy tego niemieckiego neopogaństwa, czyli tak zwanych niemieckich chrześcijan, czyli tych, którzy to chrześcijaństwo starali się jakoś zdeformować i, powiedziałbym, pozbawić walorów etycznych. On opracował w bardzo grubym tomie. Drugi tom istniał podobno, ale w czasie Powstania Warszawskiego się, prawda, gdzieś no, po prostu zbył. Więc to jest też bardzo taka ciekawa rzecz dla ludzi, którzy się, prawda, zajmują sprawami polsko-niemieckimi. O tym się ostatnio zaczyna dość pisać i myślę, że ta właśnie, powiedzmy, duch tej myśli endeckiej, antyniemieckiej jakoś tam odżywa. Tutaj mam taką ostatnią książkę, którą gdzieś kupiłem dosłownie tydzień temu, Ludobójstwo Niemiec, prawda? Zamierzam ją zrecenzować. Więc takie lektury polecam. Trzeba uważać, ponieważ jak to na przykład się słyszy ostatnio, sytuacja jest troszkę niemiła z punktu widzenia świadomości ówczesnych Polaków. Mianowicie, co się dzieje? No na przykład, któregoś razu, przeglądając portal Nowy Ład, przeczytałem tam jakiś pamiętnik takiego doktora Lizaka ze Szczecina, którego część, bo to było publikowane w kawałkach, nazywał się Szczecinerzy, czyli tacy po niemiecku, prawda, Szczecinerzy, czyli Szczecinianie. No i on tam się skarży na przykład na co? Na to, że powiedzmy u tych ludzi, którzy tam przybyli, na ogół z Polski Centralnej, na przykład bardzo ciekawa jest jakaś tam tradycja niemiecka tamtejsza, że oni nie powołują się na jakieś tam elementy tradycji polskiej, które tam jednak jakieś tam były, czy to przed wojną, no czy już w końcu przez te 30 lat, prawda, czy nie, no więcej 30, bo co ja mówię, 30 lat to trwa, prawda, III Rzeczpospolita. Jakaś taka fascynacja niemczyzną, prawda. Kiedyś spotkałem na przykład profesora, to znaczy spotkałem go gdzieś na łamach jakiejś publikacji, germanistę z Wrocławia, który okazało się brał udział w jakiejś takiej fecie na rzecz Gustawa Freitaga. To był taki powieściopisarz niemiecki z głębi XIX wieku, też z tych czasów przedhitlerowskich oczywiście, który, proszę Państwa, uchodził już przed wojną za polakożercę. I napisał kilka takich powieści, które stanowiły lektury szkolne i tak dalej i budowały tą pruską, prawda, taką nienawiść do nas i pychę. I nagle się okazuje, że w Kluczborku, bo w tym Kluczborku ojciec tego Freitaga był burmistrzem, urządza mu się jakąś fetę. Mam także takiego na przykład kolegę pana doktora Krzystyniaka z Urzędu Miejskiego w Katowicach, który zajmuje się z kolei, powiedzmy sobie, takimi też, no, powiedziałbym, antypolskimi nastawieniami, które się pojawiają na tym Śląsku i to tym przedwojennym, prawda. Więc dzieje się źle, niewątpliwie dzieje się źle, można by o tym też długo mówić, dlatego ta, powiedziałbym, endecka spuścizna w tym, powiedzmy, antyniemieckim jej aspekcie, bo nie wszystko można, powiedzmy, tam specjalnie pochwalić, no jest cenna i powinno się ją kontynuować, powielać dalej. I to chciałem powiedzieć i myślę, że na tym mógłbym już zamknąć
to swoje wystąpienie, żeby nie wpaść w jakieś straszliwe szczegóły i tak dalej. Jeżeli ktoś by miał chęć się o coś dopytać, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten wykład. I tak się składa akurat, że kilka osób wyraziło chęć dowiedzenia się czegoś więcej. Pozwolę sobie w takim razie przeczytać pytania, które pojawiły się na czacie. No, będę pojedynczo te pytania zadawał, nie ma sensu, żebym zadawał je wszystkie naraz. Więc pierwsze pytanie, czy w kwestii Niemców i nazizmu polska endecja różniła się jakoś od nacjonalistów w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej? No więc, proszę Państwa, no właśnie, to znowu byśmy wszedli w jakiś wielki temat, czy się różniła. No, proszę Państwa, no, nacjonaliści, na przykład słowaccy, jak wiadomo, no, właściwie podporządkowali się, prawda? Przecież Słowacy w 1939 roku aż tam zajęli kawałek powiatu nowotarskiego, prawda? Proszę Państwa, no, poza tym Ukraińcy. Nacjonalizm ukraiński to jest osobna taka rzecz, która też jest bardzo tematem takim obolałym. Niedawno po raz pierwszy w życiu skreślono mi pół artykułu, który wysłałem na ten temat do rocznika historyczno-archiwalnego w Przemyślu, bo nie można już mówić o jakichś tam ludobójstwach i tak dalej. Znam szereg osób, które popadały na habilitacjach, prawda, ponieważ one tym się zajęły w habilitacjach. Więc proszę Państwa, ten nacjonalizm ukraiński był oczywiście proniemiecki, jak najbardziej, był jakoś tam finansowany i wspierany i tak dalej, a poza tym jego ideologia no jest, proszę Państwa, zupełnie inna. Ja spowodowałem wydanie przez Księgarnię Akademicką, to jest takie czcigodne wydawnictwo naukowe w Krakowie, książki głównego ideologa nacjonalizmu ukraińskiego Dmytro Doncowa, która się nazywa Nacjonalizm. Więc proszę Państwa, to jest taki czysty darwinizm społeczny, prawda? Czysty, brutalny, powiedzmy, zginąć mają wszyscy słabi, prawda? Należy, prawda, zrobić z nimi porządek. Każdy, kto jest słabszy, musi ustępować, padać na kolana i tak dalej. Jest to po prostu zupełnie inny świat. Inny świat. Napisałem tam do tej książki także wstęp. Proszę Państwa, potem co jeszcze? No jest taki autor, który się nazywa Wiktor Poliszczuk, który też został w Polsce zupełnie zbojkotowany. To jest Ukrainiec, ale miał matkę Polkę i bardzo tak był nastawiony wrogo do tego nacjonalizmu. Napisał 5 takich grubych tomów. Nie wolno się było z tym pokazać na żadnej konferencji, proszę Państwa, i tak dalej. Wydrukował to jakimś tam prywatnym, prawda, sumptem w Kanadzie. Ja to rozesłałem po naukowych bibliotekach, żeby zrobić na złość tym oponentom, prawda, żeby to jednak było dostępne. Więc, proszę Państwa, ten nacjonalizm ukraiński był, tak, oczywiście proniemiecki. Proszę Państwa, no, był nacjonalizm białoruski także, prawda, w czasie wojny, który również liczył na Niemcy. Nie był on zbyt mocny, bo ta narodowość w ogóle jako taka, powiedzmy, miała psychiczną konstrukcję dość, prawda, słabą. I oczywiście, proszę Państwa, współpracowali z nimi także nacjonaliści, znaczy z Niemcami, litewscy i łotewscy, prawda, i estońscy, więc to są takie główne, powiedzmy, rzeczy. Oczywiście można by tu jeszcze mówić o Chorwatach, prawda? Państwo chorwackie właściwie powstało no, dzięki rozbiciu Jugosławii przez najazd hitlerowski, no i także najazd Włoch faszystowskich i prawda, współdziałało jak najbardziej do czasu, kiedy, prawda, Rzesza nie padła na kolana i nie zniknęła. Więc to są takie główne, powiedzmy. No oczywiście współdziałali także strzałokrzyżowcy, czyli węgierska grupa nacjonalistyczna z Niemcami, z nazizmem, po tym jak
Horthy próbował wycofać Węgry, prawda, z wojny i tam ten Sarasi został na bardzo niedługi okres, powiedzmy, już nie pamiętam, szefem państwa, czy jakąś taką naczelną rolę tam odegrał, proszę państwa. No także było to samo z Rumunią, tak, więc, bo powiedzmy, jeżeli chodzi o te rządy, które tam przedtem były w tych dwóch krajach, to można powiedzieć, że no one w pewnym sensie musiały, bały się, no czym były Węgry w stosunku do Niemiec, prawda? A poza tym Węgry no miały nadzieję na odzyskanie, prawda, z części swojego terytorium utraconego w I wojnie światowej. Węgry uzyskały północny Siedmiogród, odzyskały, prawda, Wojewodinę od Jugosławii, odzyskały Ruś Zakarpacką, prawda. No więc można powiedzieć, że to był taki nie tyle impuls ideologiczny, co jak gdyby no, realizacja własnego interesu narodowego. Rumunia, powiedzmy, raczej straciła na tym, jakkolwiek potem już po wybuchu wojny z ZSRR przyłączono do Rumunii taki kawał Ukrainy, powiedzmy, jak gdyby jako rekompensatę, więc no tutaj można powiedzieć, była też ta współpraca, jakkolwiek powiedziałbym, jeżeli chodzi o nacjonalistów rumuńskich, to już, powiedziałem, to podobieństwo ideologiczne było bardzo małe, ze względu na to, że tam, prawda, było wiele takich w tym nacjonalizmie elementów, no jednak chrześcijańskich, prawda, jakby tego nie wziąć. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mamy też kolejne pytanie. Pytanie o to, co się stało z dokumentacją endecji, która znajdowała się w Londynie. To treść pytania. I gdzie się znajdowała? Co się z nią stało? Z dokumentacją, która się znajdowała w Londynie. W Dęblinie? W Londynie. A w Londynie, przepraszam. Proszę pana, co się z nią stało? Wie pan, z tego, co ja wiem, to ja myślę, że ona w jakimś tam zakresie znalazła się w Polsce, ale tutaj nie jestem bardzo dobrze poinformowany, z tego, wie pan, względu, jak mówię, że raczej zajmowałem się ideami, powiedzmy tą sferą, prawda, filozoficzną i tak dalej. Więcej już do mnie dochodziło wiadomości na temat grupy Szańca, która zresztą troszkę za moją sprawą przekazała spory taki ładunek do Biblioteki Jagiellońskiej. Prawda, tam miałem dużo znajomych i tak dalej, także nie umiem na to pytanie co do endecji odpowiedzieć, wie pan. Jasna sprawa. Ja bym miał z kolei pytanie od siebie, akurat trochę pod wpływem pojawiającego się Londynu. To znaczy, ja mam takie pytanie, no bo jestem skłonny do sobie to wyobrazić, że część środowisk emigracyjnych mogła jakoś krytykować, że tak powiem, samą endecką przynależność, jak i pewne rzeczy ideowe związane z tą endeckością wśród przedstawicieli, przedwojennych przedstawicieli endecji, którzy po II wojnie światowej znaleźli się na emigracji, bo że w PRL-u endecja była krytykowana, to że tak powiem, wydaje mi się niejako jako oczywiste, ale mnie ciekawi, czy była jakaś szersza krytyka właśnie na emigracji endecji samej w sobie i jak ewentualnie na taką krytykę przedstawiciele endecji odpowiadali. I oczywiście zważywszy na temat wykładu, chodzi mi o te, powiedzmy, że podobieństwa pomiędzy endecją a nazistowskimi Niemcami, prawda? Tego typu oskarżeniami. Proszę pana, tutaj co mówi, wie pan, to też powiem panu, że wiele na ten temat panu nie powiem, jako że i całe moje usposobienie, o czym zacząłem mówić na samym początku, to było raczej takie, powiedzmy, żeby no, raczej bronić tych grup, prawda, i nie wyszukiwać w nich jakichś tam wad, no poza tym właśnie jednym pomysłem, powiedzmy, do Bosińskiego i jego zwolenników co do tej gospodarki, bo to aż razi, prawda, proszę państwa. Natomiast ten temat mnie, powiedziałbym, specjalnie nie interesował.
Jasne, jasne, jasna sprawa. Mamy w takim wypadku jeszcze pytanko ze strony publiczności. Czy przed 1939 rokiem Hitler i inni czołowi politycy niemieccy się jakoś odnosili do polskiej endecji? Proszę pana, czy się odnosi? No wie pan, raczej te odnoszenia to były wrogie. Wrogie były. Zdecydowanie. A z czego to wynikało? No wie pan, no to wynikało z tego wszystkiego, co ja tutaj właściwie już zarysowałem jakoś, jasne, że jednak no w końcu ta endecja no, miała nastawienia antyniemieckie. Jasne, jasna sprawa. Z tego, co widzę, to wyczerpały nam się pytania ze strony publiczności. No dobrze, w takim wypadku, jako że minęła godzinka, to ja pragnę panu profesorowi bardzo serdecznie podziękować za wygłoszenie wykładu, jak również za o, pojawił się komentarz, to jeszcze powiem w takim razie, przeczytam komentarz. Dosłownie tak potwierdzam oczarowanie niemieckością na tak zwanych ziemiach odzyskanych i tylko należy, trzeba się zastanowić nad tym, jak przedstawić się temu, rozpocząć proces budowy myśli narodowo-demokratycznej na tych terenach. Także pojawił się jeszcze jeden komentarz. W takim wypadku, jako że żadnych innych pytań nie ma, to pozwolę sobie raz jeszcze panu profesorowi bardzo serdecznie podziękować za wygłoszenie tego referatu. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za pytania. O nie, pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Czy miałby pan jednak, profesor, chęć odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanko? One się chyba pojawiają z pewnym opóźnieniem, jeśli chodzi o nasz czat. Nie ma problemu, jak rozumiem. Tak, nie ma problemu. Jasne. Oczywiście, to już zadaję pytanie. Czy w opinii szanownego pana profesora sugestie Jerzego Drobnika z Diariusza, aby Mosdorf z Rossmannem przybyli specjalnie do Poznania przed powstaniem ONR po książki hitlerowskie, można potraktować poważnie? Wie pan co, to jest tak, czy po książki hitlerowskie, proszę pana, ja też sięgałem po książki hitlerowskie, proszę pana, tylko co z tego ma wynikać? No, ja panu powiem taką historyjkę. Kiedyś, jak byłem na studiach, to poznałem takiego nauczyciela niemieckiego, kolegę z historii, który był takim autochtonem z Opolszczyzny. No więc on mnie zaczął uczyć niemieckiego, potem nagle ktoś mi zaczął mówić, a z kim ty się zadajesz? No więc ja tak na razie nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. Potem się okazało, że to był właściwie jakiś tam taki, wie pan, no prawie że hitlerowiec, no. Tylko że on mi tego od razu, powiedzmy, nie mówił, nauczył mnie dobrze i tak dalej. I potem zdałem sobie sprawę, że właściwie to jest bardzo cenna wiadomość, wie pan co. Bo ja jestem w stanie zaczerpnąć jakiejś tam wiedzy, po której ja już sięgałem no w tym głupkowatym wieku lat 5. Co się tutaj dzieje? Dlaczego oni po naszych ziemiach chodzą, a nie my po ich ziemiach, prawda? Dlaczego nas bombardują, prawda? A nie my ich, no wie pan. Dlaczego nas rozstrzeliwują i co się tutaj dzieje? Dlaczego po prostu jesteśmy tacy, a nie inni? Więc że obcowanie z takim człowiekiem mnie po prostu uchyli jakieś tam tajemnicy, której no, nie dają naprawdę takie typowo historyczne książki, prawda? Więc ja myślę, że wie pan, jeżeli ktoś zajmował się polityką i miał takiego, prawda, sąsiada jak Niemcy, to robienie z tego, wie pan, jakiejś kwestii, a sięgał, to co on tam, prawda, i tak dalej, podejrzane to jest normalnie, proszę pana. Jeżeli lekarz chce coś wyleczyć, to on musi znać tą chorobę, no. Wie pan, to jest zupełnie jasne. Musi znać tę chorobę, jej anatomię, z czego ona się bierze i tak dalej. Więc ja bym się nie zdziwił i wcale bym, powiedziałbym, nie uważał tego za jakąś tam ujmę, jeżeli ci panowie rzeczywiście sięgali po takie książki, prawda? No to robi wrażenie takiego przylepiania łatki, prawda? Wie pan, no. Ja sam na przykład nie lubię książek, które się od czasu do czasu ukazują, takich można powiedzieć antypiłsudczykowskich. Nawet jedną dostałem do recenzji, ale oddałem, bo tam nie ma na ogół
jakieś próby zarysowania osobowości Piłsudskiego. Co jego było stać, co on był w stanie dostrzec, jaki był jego format jako polityka, jako człowieka, powiedzmy, czy jego moralność. Tylko jakieś takie, prawda, tu coś zrobił, tam przegapił, tutaj prawda, miał cztery kochanki, wie pan. No taką dostałem, prawda, swojego czasu rzecz do recenzji. I to nie są rzeczy, którymi się tak naprawdę warto, wie pan, zajmować. No. Oczywiście, sprawa, bardzo dziękuję za odpowiedź. Mamy jeszcze jedno pytanko. Skąd wśród poznańskiej falangi z Andrzejem Świetlickim stworzenie kolaboracyjnej Narodowej Organizacji Radykalnej? Kolaboracyjnej, tak. Więc proszę pana, to jest taka sprawa, że jeżeli jest dwóch wrogów, to zazwyczaj ludzie myślący politycznie przy pomocy jednego starają się zwalczać drugiego, prawda? No, pan, to jest podobna historia dla mnie, co na przykład z Brygadą Świętokrzyską, prawda? Gdzieś teraz nawet ostatnio sobie przypominam, widziałem gdzieś w prasie, nie w prasie, w internecie, prawda, że to tam kolaboranci niemieccy, no dużo nie mieli zrobić, prawda, przed nadchodzącym frontem. No więc, a Niemcy, powiedzmy, w ostatniej fazie swojego istnienia, zresztą chyba tutaj był Rosenberg takim, powiedziałbym, orędownikiem tego, proszę pana, no chętnie widzieli takich współpracowników, więc można ich było tam jakoś, no po prostu wykorzystać, prawda, jak to się mówi, i rzucić, i powiedzmy coś udawać, prawda, jakieś tam współdziałanie i w związku z czym tą swoją pieczeń upiec, ale to nie jest po prostu świadectwo rzeczywiście współdziałania, prawda. No, jak mówię, ta formacja stworzyła, prawda, właściwie w sensie takim poglądowym największy taki blok wiedzy o tych ziemiach zachodnich, jak je zagospodarować, jak je odzyskać i tak dalej. I to jest, w tym się wyraża ich stosunek, prawda, do Niemców. A czy w danej sytuacji, powiedzmy, takie zadawanie się, powiedzmy, było mądre czy głupie, to jest już sprawa tych, którzy to tam, prawda, inicjowali, którzy tam przy tym stali i tak dalej. W tej chwili trudno jest powiedzieć, jak mówię, ja się takimi historyjkami drobnymi nie zajmowałem. Nie zajmowałem się. Zresztą widzę, że to tak właśnie gra, że to jest zazwyczaj, takie sytuacje zazwyczaj są nadużywane przed wrogów, prawda? Wie pan? Jasna sprawa. Bardzo dziękuję. Teraz właśnie jeszcze dodam na koniec, że mój syn właśnie oddaje do druku, proszę pana, książkę o tym ostatnim komendancie Narodowych Sił Zbrojnych Kasznicy, jego książkę o ustroju Polski, więc tam robił wstęp i tak dalej. To też polecam czytelnikom, niedługo to wyjdzie. No więc, proszę pana, no oni też w ostatniej chwili, prawda, likwidowali, prawda, komunistów, wie pan. Że Kasznica właściwie w swoim wyroku to najwięcej zarzutów miał z tego powodu, że on organizował jakieś tam takie właśnie oddziały policyjne i ileś tam miał na swoim sumieniu, nazwijmy to tak, prawda, trupów. No, jedni byli tak samo dobrzy, jak i drudzy, to znaczy Niemcy, jak i Sowieci. No więc w tym wypadku zaczęli zagrażać Sowieci. No, to się walczyło z Sowietami, wie pan. No. Jasna sprawa. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno zdanie powiem, że jeżeli by państwo mieli ochotę, to ja na przykład bym o tych ukraińskich sprawach coś powiedział. A pewnie, nie ma problemu, proszę mówić. Ale ja mówię nie teraz. A, jasne. To też... Bo to trzeba by, wie pan, troszkę się tak nad tym pochylić, bo jak mówię, jakiś grad szczegółów, stłoczony bezładnie w jakąś godzinę, to nie będzie czytelny, nie będzie, powiedziałbym, taki, no, przyswajalny, a to warto też ludziom, powiedzmy, powinno się pewne rzeczy wiedzieć. Chociaż ja sympatyzuję z tej chwili z walczącą Ukrainą, ale mam, proszę pana, jeszcze na tym skończę, takie tutaj być może heretyckie poglądy, to bardzo dobrze, jak ją
Rosjanie okroją, spokornieje, proszę pana, będzie słaba i może zrozumie, że warto by te narody, powiedzmy, między Morzem Czarnym a Bałtyckim zjednoczyć. To jest około 100 milionów. Rosja dzisiejsza ma 144, tylko proszę pana. I może coś by z tego było. Myślę, że raz, że znalazłoby się audytorium zainteresowane tego typu rozważeniami i w ogóle właśnie kwestią historii ukraińskiej, a dwa, że ja akurat mogę się zwrócić bezpośrednio do kolegów organizujących te seminaria, więc pewnie jak najbardziej. Temat zostanie poruszony w takim wypadku. A ponieważ widzę, że nie ma już żadnych pytań ze strony sali, to tym razem już po kilku próbach, ale bardzo dobrze, że potrwało to dłużej. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za poprowadzenie tego wykładu. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie, za pytania. To i panu profesorowi dziękuję bardzo za odpowiedzi. Na tym będziemy kończyć tę edycję naszego endeckiego seminarium w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego. Tymczasem pozwolę sobie przypomnieć, że trwa jeszcze seminarium chadeckie. Ono będzie trwało jeszcze przez 2 tygodnie. Ja państwu bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. No i oczywiście, jeśli chodzi o kolejne edycje naszego seminarium, to zapraszam do obserwowania fanpage'u naszego Instytutu, gdzie będą pojawiały się kolejne informacje. Wszystkiego dobrego.